Wiesz co, a co, jak, nie słuchałeś? Nie, słuchałem, mi się bardzo podobało. No widzisz, no ty musisz to ocenić, bo ja nie mogę, dopiero zaczynam. Ale podobało ci się. Tak, bardzo. Widzieliśmy ostatnio, że fantastyczny wywiad przeprowadziłeś za Stambekiem. Może jakaś kariera dziennikarska? Wiesz co, to był taki spontan, wiesz, bo w obecności Michała Rogozińskiego takie spontany właśnie wychodzą, wiesz. Na pewno masz bardzo lekkie pióro, bo bardzo fajnie odpowiedziałeś Tomkowi Narkunowi w social media podczas tej małej wojny. Wojna była? Tak mi się wydaje. Nie, to żarty były, no coś tam powiedział, po prostu tak typowo tak na pozytywnie odpowiedziałem. Nikogo nie chciałem obrazić, ani Michała, ani Babiego tym bardziej, ani jego, ani Tomasza. Czujesz się tak pewnie przed walką z żyrafem, jak wyglądasz? Wiesz co, to nie chodzi, czy ja czuję się pewnie, no, to jakby nigdy nie przypuszczam i nie jestem pewny siebie 100%, bo nie wiem, co będzie się działo. W walce nie o to chodzi, jestem pewny siebie, tylko czuję się bardzo dobrze, no, potrzebowałem tego, rok minął. Mówiłem, że będę walczył wtedy, jak będzie mi się chciało, bardzo mi się chce. Co będzie chciał, jutro zobaczymy. Czuję się bardzo dobrze i fizycznie, i psychicznie. Po prostu chcę zawalczyć, a co będzie się działo, zobaczmy to. Czy pod tak podężnego, mam na myśli gabaryty oczywiście, pod tak dużego zawodnika cięższego, zmieniałeś jakoś specjalnie swoje przygotowania? Miałeś, nie wiem, cięższych sparring partnerów? Nie, to akurat, no, to ten element musi być, tak? Jeżeli masz wyższego przeciwnika czy cięższego przeciwnika, musisz mierzyć się z tymi podobnymi zawodnikami. I tak było tym razem, mam 3-4 fajnych zawodników u siebie w klubie, którzy są około 100 kg, ponad 100 kg. To tak naprawdę to się działo w ostatnim etapie przygotowań. Na początku jest tak standardowo, przygotowanie są fizyczne, jakieś tam utrzymałościowe i tak dalej, techniczne. Końcowy etap, miesiąc sparingów właśnie wyglądał tak, że sparowałem z cięższymi i z wyższymi. Wolałbyś poprowadzić tę walkę w stójce czy w parterze, czy absolutnie nie kalkulujesz, jak będzie, tak będzie? Jesteś przygotowany na wszystkie płaszczyzny. Co, no pojęcie przygotowałem. No, zobaczymy, na co pozwoli mi Tomasz. No, nie mogę teraz przypuszczać, że gdzieś tam jestem lepszy od niego w którejś płaszczyźnie. Powiedz, Mamet, ile będziesz ważył jutro w dniu walki? 90. 90 i nic więcej? Ja dzisiaj rano użyłem 91,5. Chcę jeszcze zejść na 90, bo jak nie czuję się dobrze, jak jestem cięższy. Czyli chcesz być dużo szybszy? Tomka. No nie wiem, on bardzo szybki jest. No to różnica w dalszym ciągu będzie spora, bo Tomek prawdopodobnie po ładowaniu gdzieś tutaj zapowiadał, że 98. No, tak przypuszczam. No. Ta różnica... Słyszysz mnie? Absolutnie nie. Ja wiem, że kilogramy i mięśnie nie walczą, ale to nie, tak gdzieś tam nie kołaczy ci w głowie te prawie dyszka? Wiesz co, no nie walczą mięśnie, nie walczy waga, ale to jest mistrz, więc tutaj może to przeważyć. Podejmuję to ryzyko, wiem, że jest cięższy, że jest znakomitym zawodnikiem i po to właśnie to robię. No, spodobała mi się jego propozycja. Tak jak powiedziałem wcześniej, potrzebowałem jakiejś dobrej, fajnej walki. To by mnie po prostu napędziło i dało mi jakieś, no, taką, żebym chciało mi się po prostu. No, i właśnie ta walka, ta propozycja mi się podobała. Wiem, że skupiasz się na jutrzejszym dniu, to jest w tym momencie bardzo ważne. Nie. No dobrze, to skoro nie, to jakieś plany? Co? Tak samo będziesz wyluzowany? Mam nadzieję. Jak nie będziesz mnie straszył cały czas, to że one cięższe ode mnie, że coś tam. Czy te słynne kroplówki będą grane przed walką? No cały czas są. Tydzień przed walką non-stop. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.